Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry w środę, dzień przed Sylwestrem. Ja zrobiłam trening właśnie. Wczoraj już opuściłam. To się źle czułam, bo nawet wam nagrywałam, mówiłam. Pan wierci, tak, kochanie? Nie bój się. Opuściłam, ale dzisiejsze zrobiłam, dzisiaj pośladki i powiem wam, cała się trzęsę. Trzęsę się, normalnie się trzęsę, trzęsę. Masakra, końcówka to w ogóle i niby 50 minut chyba trening. I sobie tak myślę, 50 minut jak włączyłam, wiecie. Ale końcówka normalnie ma to da tak czadu, że cała się, po prostu cała się trzęsę. Mówię wam, normalnie jutro na kibel nie siądę. Nie siądę na kibel. No, z wami chciałam się przywitać. Ja idę się ogarnąć, rano sobie umyłam łazienkę. A teraz czekam ogólnie, aż Dyson wyschnie, bo wczoraj go Mateusz mył tak bardzo, bardzo dokładnie. I siku? Mył go bardzo dokładnie, więc musi wyschnąć, bo mył ten cały ogólnie filtr chyba w środku. Tak, filtr to się nazywa. Cały filtr ze środka, także zamykamy. Więc to musi 24 godziny schnąć, także czekam. I dopiero będę odkurzała, ale umyłam sobie łazienkę. Nie wolno, ej. Umyłam sobie łazienkę, także później wydaje mi się, że pojedziemy na zakupy. Wydaje mi się, bo nie wiem czy dziś, czy jutro, ale chyba wolę dzisiaj, bo jutro może być bardzo dużo ludzi, kolejki i tak dalej, żeby pokupić jakieś tam rzeczy na Sylwestra, bo chcę zrobić sałatkę, chyba jajka jakieś faszerowane. No i co jeszcze myślałam w sumie? Dwie sałatki na pewno. Albo może jedna, nie wiem, ale w każdym razie muszę sobie zapisać, co tam chcemy porobić i co trzeba kupić. Także myślę, że dzisiaj pojedziemy na te zakupy, żeby to ogarnąć wszystko. Idzie mama. I żeby mieć z głowy, wiecie, bo jutro jak będę robiła w sumie, na pewno chcę zrobić sałatkę z makaronem z zupy chińskich. Jest, autko, tak. I myślę jeszcze, czy nie zrobić takiej, wiecie, a la greckiej, czyli sałata lodowa, pomidor, ogórek z sosem, serfeta i tak dalej. A też widziałam przepis w internecie na sałatkę z brokułem. Kładzie się brokuł, pomidor, jajko. Coś jeszcze? Chyba nie. Robi się do tego sos czosnkowy, majonezowo-czosnkowy, czy majonezowo-jogurtowy. W zależności kto jak lubi, to się polewa i to się, tam akurat dziewczyna pokazywała na takim dużym płaskim talerzu, to się zalewa i na wierzch sypie się prażonymi migdałami. Nie wiem czy czasem tego też nie zrobię, takie wiecie, już, no nazwa to sałatką, dla mnie to takie wiecie, pomidor z jajkiem do przegryzienia i brokułem, ale zobaczymy i jajka faszerowane, coś Mateusz mówił, żeby może zrobić z pieczarkami, nie wiem czy może z papryką, no zobaczymy, bo coś tam rozmawialiśmy rano i coś tam w planie mamy, ale muszę sobie tak napisać, wiecie, rozpisać co tak naprawdę, żeby wiecie, znowu nie przesadzić i nie poszykować nie wiadomo ile, bo to też bez sensu. No a teraz w ogóle choinka koło mnie tutaj, wczoraj wam pokazywałam właśnie we vlogu, jak nagrywałam, że zrobiliśmy mały porządek z Ignasiem. No u nas ciemno ogólnie, bo rolety pozasłaniane, bo panowie działają od w sumie po 8, przyszli chyba 8.20, może 8.30, a Ignas spał prawie do 9. Ja się obudziłam już koło 8. Dziadzia? Nie ma dziadzia, dziadzia jest w garażu. No ja w sumie wstałam właśnie teraz po 8, jeszcze leżeliśmy ogólnie, w sumie po 9 wstaliśmy z łóżka, ale teraz powiem wam, te dni takie poświąteczne są mega, mega spokojne, takie naprawdę na luzie totalnym. Ja ogólnie sobie też tak powiedziałam, że nie będę nigdzie, wiecie, goniła, spieszyła się z nich. Herbatkę? Dobrze, dziękuję. Uwaga, herbatka. To jak to się pije? Czekajcie, to się tak pije. Ignaś też pije? Dziękuję za herbatkę. To jest taka malutka na jeden łyk. No, w każdym razie właśnie tak wszystko spokojnie. Powiem wam, nie spieszę się i ze sprzątaniem, i w ogóle obiady to takie, a tu zupka, tu jakieś naleśniki. Właśnie wczoraj zupa jeszcze była pomidorowa. Dzisiaj naleśniki zrobię. Tak wiecie, wszystko na luzie totalnym. Kurczę, dawno w ogóle nie pamiętam takiego okresu, żebym ja tak sobie pofolgowała, jeśli chodzi o taki totalny luz. Naprawdę. I powiem wam, fajne to jest. Chociaż wiadomo, gdzieś tam... Tutaj wodę trzeba nalać do szklanki. Korci gdzieś tam, wiecie, a tutaj coś przetrzeć, bo już dzisiaj nie wytrzymałam i łazienkę ogarnęłam. Ale fajne takie coś. Naprawdę było mi też to potrzebne. Dziękuję. Ja się napiję, już wypiłam pół litra. Jak to brzmi? Herbatę?
To nie herbata, do tego się leje wodę, bo to jest szklanka. Nie herbata, to nie tu jest herbata. Herbata? Tak. No to dobra, może być herbata. Mama lubi herbatę. Trzymaj. No i jeszcze mi nalej, bo już wypiłam. I co miałam wam powiedzieć jeszcze? Tak, taki totalny luz. Fajne to jest, naprawdę. Potrzebne mi to było. Ja nie powiem, chyba nigdy takiego czegoś nie robiłam. Zawsze gdzieś tam pędzę z tym sprzątaniem, gotowaniem. Musi być zrobione i koniec, kropka. A teraz jakoś tak, wiecie. Nie, w sumie się nie spieszy nigdzie. Nic nie trzeba robić tak w pośpiechu, bo Mateusz jest też w domu. No, więc zawsze gdzieś tam, bo obiad, bo do pracy i tak dalej, a teraz nie ma takiej potrzeby, więc troszkę odpoczywam. No, fajne to jest, polecam. Polecam. O, panowie wiercą. No, także idę się ogarniać. Herbatka, idę głowę myć, pomalować, jest 11, 15, 11 właśnie. Składam zaraz Dysona, jeszcze tylko podłogi i tyle. I naleśniki dzisiaj, także dzisiaj totalnie na luzie. Więc daj herbatkę. Więc myślę, że później się wyszykujemy i pojedziemy do miasta. Muszę na pewno wjechać do Pepko, bo mówiłam wam, że stukłam. Pękły mi po prostu dwie miski, takie szklane, gdzie zawsze jakieś sałatki robiłam i tak dalej. Została mi jedna. No i sobie muszę, mam nadzieję, że będą w ogóle jakieś kupić za dwie sztuki. Także, żeby były na sałatkę. No i tyle. Także dzisiaj tyle w planie. No, a może później jeszcze po zakupach do... Rękawiczka, chodź, mama ci założy. Może do babci pójdziemy, bo w sumie byliśmy w niedzielę, dzisiaj środa. No, chyba, że jutro. No, zobaczymy. W każdym razie, tak wiecie, u nas bardzo, bardzo lajtowo w tym tygodniu. Jakaś nowość dla mnie. No i Grzesz też podchodzi do sytuacji bardzo lajtowo. Proszę, muszę właśnie gumę schować. A to jest ściereczka, Ignasiu, to nie jest fartuch. To nie jest fartuch. A fartuch, a mama musi zszyć, bo fartuch się trochę potargał. W sensie troszeczkę się spruł. No, nie rękawiczka. No, także Ignasz też lajtowo podchodzi do sytuacji. No, ja muszę gumę schować, a w ogóle gumę mam, brat mi pożyczył. Bo ma dwie czerwoną i tą fioletową. Ta fioletowa jest mocniejsza. Ja ogólnie te małe minibandy mam czarną i czerwoną z tej firmy Xmor, to wam chyba pokazywałam. A to mam właśnie z... A Bartek dostał chyba na urodziny i mi właśnie użyczył. No i czytałam na stronie, że ona ma między 15 a 25 nie obciążenia, tylko... To jest co? Nie obciążenie, tylko opór. O. Daje taki opór, także fajna, powiem wam, naprawdę fajnie się ćwiczy, bardzo dużo ćwiczeń z nią wykonuję. I jak gdzieś tam jakieś robię ćwiczenia takie, które chcę sama zrobić, to właśnie wyszukuję sobie u Marty. Jak ćwiczyła z tą gumą długą i właśnie wykonuję, bardzo fajnie się ćwiczy z tą długą gumą, naprawdę wam polecam. No, te małe też się przydają, dzisiaj do treningu na przykład była bardzo przydatna ta mała miniband. No i ja mam z tej Xmor firmy i powiem wam, że mam już od dłuższego czasu, gdzieś Ignasz tutaj dał. Mam czerwoną, to jest ta przedostatnia, jeśli chodzi o moc. Oj, i czarną mam. Ignasz, bo przejechałaś kredkę. I czarna jest najmocniejsza. No i powiem wam, że one nie dużo kosztują, a już mi służą jakiś czas. Super. Ignacy, połamiesz kredki. No, także tyle. O gumach lecę się ogarnąć. Dobra, ja się ogarnęłam. Umyty, wysuszony. Trochę jak daję. Może ja dodaję do stylizacji tego pudru. Ja używam pudru z Isany, bo też. I tak naprawdę powiem wam, że dzisiaj w miarę fajnie w ogóle mi się ułożyły, nawet bez tutaj ingerencji czegokolwiek. Także troszeczkę pudru, włos zrobiony, makijaż taki dziś mocniejszy, bo w sumie. Ostatnie dni to było tak, że w sumie tylko rzęsy robiłam, brwi i tak tylko, żeby wiecie, oko było, coś tam się zadziało, ale nie makijażowałam się w ogóle, jakoś tak po prostu mi się nie chciało. Miałam ostatnie te dwa dni takie, chyba ten poniedziałek, wtorek, takie dość słabe. Nie wiem, czy to takie przesilenie przygotowania do świąt i w ogóle święta i przejedzenie w ogóle, mimo że ja wiecie, jakoś się nie obżerałam i tak dalej, to jakoś to na pewno negatywnie wpływa. Taka byłam, powiem wam, że nic mi się nie chciało. A dzisiaj już rano jak wstałam, dowiedziałam, że muszę posprzątać i tak sobie dokładnie i podłogi i właśnie umyć i łazienkę. I wiedziałam, że trening dzisiaj chcę zrobić, że tak wiecie, i makijażowo będzie.
jakoś tak dzisiaj poczułam taką energię do działania. No, w ogóle mamy prawie wpół do drugiej i Mateusz poszedł kończyć sprzątać garaż, bo tam musi pozbyć się takiej jednej wielkiej szafy, którą mamy i tak naprawdę ona stoi pusta, więc chciał ją tam wynieść, ogarnąć to wszystko. A my z Ignasiem siedzimy i tak się w sumie zastanawiam, co robić dalej, bo nie wiem w ogóle, jak to wyjdzie też z naszymi zakupami, dlatego że bardzo mgła się zrobiła, naprawdę tak dość mocno i mamy dopiero właśnie wpół do drugiej, także nie wiem, czy będziemy się rzucać w miasto. Znaczy w mieście to jeszcze tam palicho gorzej, wiecie, tutaj między wioskami jak się jedzie, jak jeszcze jest troszeczkę jakiegoś lasu, parku, to ta mgła jest taka dosyć mocna. Także zobaczymy. No, ale póki co na razie w ogóle Mateusza nie ma, bo chciał ogarnąć sobie ten garaż, bo wiecie, zostaje tylko czwartek, piątek, to już powiedzmy nowy rok, później weekend, nie wiem, czy na weekend gdzieś nie pojedziemy, w sensie tutaj chodzi mi o rodziców Mateusza, no, a później już do pracy, także chciał wykorzystać ten dzisiejszy dzień, a w sumie jak dzisiaj nie pojedziemy na te zakupy, chociaż wolałabym dzisiaj, no to jutro się pojedzie, no ale... Zobaczymy, co to wyjdzie. Kawę mama będzie sobie robiła. Mama! No! Nie tak, nie lala! Co mam robić? Petra! Herbatę? Dobra, to zrobię herbatę. No, także czas w ogóle bardzo szybko, powiem wam, leci. Zaraz zleci ten czas wolny Mateusza i do pracy wróci taka szara rzeczywistość. Nastanie, bo teraz jeszcze póki co jak on ma wolne, to tak wiecie, jeszcze czuję ten klimat świąt i ogólnie, że jest wolne i wiecie, że coś takiego jest innego w ciągu tego roku niż takie zwyczajne weekendy czy jakieś tam także chwila na kawkę, chociaż już myślałam, że kawki nie będzie, uwaga, z łyżeczką będę piła. Bo miałam resztki mleka bez laktozy. Także my się ubieramy, zbieramy, Mateusz dzwonił, żebyśmy przyszli teraz, bo coś tam z szaf wyciąga, tam jakieś kafelki, nawet nie wiem w ogóle, że tam są jakieś kafelki. Jakieś kafelki, żebym to przejrzała, czy to do wyrzucenia, czy zostawić, także zbieramy się, ubieramy się i pójdziemy z Ignasiem. I coś wam chciałam jeszcze powiedzieć, nie, ogólnie tylko właśnie podsumować to, że no, u mnie taki okres świąteczny, około świąteczny trwa nadal właśnie przez to, że Mateusz jest w domu i właśnie tak naprawdę, powiem wam, brakowało mi tego, on ostatni raz był na wolnym w maju jakoś, tak, bo w maju zmienił pracę, także nawet wakacje nie miał urlopu, jak byliśmy w Karpaczu, to tylko miał piątek chyba i poniedziałek wolny, więc nie miał w ogóle takiego typowego urlopu, żebyśmy gdzieś tam spędzili czas razem, dłuższy, więc tak mi brakowało tego takiego dłuższego czasu niż tylko, wiecie, sobota i niedziela razem i powiem wam, że to jest naprawdę fajne takie uczucie razem się budzić, wiecie, spokojnie zjeść sobie śniadanie, spokojnie ogarnąć mieszkanie i że teraz na przykład jak ja się szykuję, czy się ogarniam, to on się zajmie Ignasiem i ja mogę zrobić to rzeczywiście tak, wiecie, bez takiej spiny, bez spieszenia się, bez zaglądania się pomiędzy malowaniem rzęs a brwi, czy wszystko w porządku, albo malowanie się z Ignasiem na kolanach, bo też tak się zdarza. Także powiem wam, że naprawdę to jest fajne i dlatego ja jeszcze takie mam poczucie, no co ty mi tu piszesz? Mama, daj! No nie wolno tego wysyłać na psa, to na łodzawie. No i że wiecie, właśnie dalej mam takie, tak dalej jestem w tych świętach, dalej jestem w takim, wiecie, takim okresie odpoczynku, relaksu, no, także fajnie, no ale wszystko co dobre, fajne, szybko się kończy, święta zleciały szybko, więc teraz też jutro już czwartek, no, ale no, trzeba korzystać chociaż z tego co jest. Bo naprawdę to jest naprawdę super, jak tak można razem spędzić ten czas świąteczny, poświąteczny. No. A byliśmy grubo ponad godzinę na dworze, zmarzłam już, zimno mi było, już wołałam Ignasia, a jeszcze musieliśmy się przejść do sklepu, bo nie mam mleka bez laktozy, że wam mówiłam, że kawy prawie nie miałam z czym wypić. No właśnie piję zimną. Robię dzisiaj naleśniki, zwykłe naleśniczki z dżemem, a dżem mamy domowej roboty, Mateusza mama dała, prosto, domowej roboty z maliną, może tak chciałam powiedzieć, także dzisiaj naleśniczki, dzisiaj tak na słodko, no i czekamy na tatusia. Dobra, okej, w sumie się szykuję do robienia sztrucli,
strucli. Ja czasami mówię sztrucla, ale wiem, że się mówi strucla. I słuchajcie, robię z tego przepisu. Mówiłam wam już, ale powtórzę, obiady dla taty. No i tak wygląda mniej więcej przepis, także no, powolutku sobie robię. W sumie 9 jest, także akurat, bo to jak się wyrobi ciasto, to 45 minut stoi, także powolutku, żeby później nie było full roboty. Paczuszka z AliExpress, słuchajcie, jedna z was do mnie pisała na temat lakierów hybrydowych właśnie z AliExpress, że bardzo chciała mi polecić pewną firmę na AliExpress i lakiery, które używa, które się jej dobrze sprawdzają, i wysłała mi te lakiery. Ja zapomniałam, bo to było bardzo dawno w ogóle, mam takie wrażenie, że naprawdę mega dawno, także kochana, jak mnie oglądasz, to się do mnie odezwij w komentarzu tutaj. Lakierki przyszły dopiero wczoraj tak naprawdę, i to jest jakaś taka firma. Pierwszy raz ją widzę w ogóle, bo ja mam jakieś chyba z AliExpress, ale one się nazywają, ja wam mówiłam ostatnio, coś tam z lisą, coś tam, jakieś takie inne, większe w ogóle i w innych opakowaniach. No i takie 4 kolorki dostałam i 2 z nich na pewno użyję już do przyszłych paznokci, także będę testować i zobaczymy, jak się rzeczywiście będą spisywały. Czy faktycznie są dobre, jak się okaże, że są dobre, no to warto będzie zamawiać, ale to na pewno dam wam znać. Póki co to na razie paznokcie świąteczne, a następne będę robiła też takie jeszcze może troszeczkę pod święta, ale już trochę, tak wiecie, odchodząc od świąt. Także jak któraś z was w ogóle ma jeszcze oprócz tej dziewczyny, która mi polecała te lakierki, to dajcie znać tutaj w komentarzach. No a ja się zabieram za dalej za robienie, bo już mi wyrosło i teraz wałkowanie i kończenie. No to najgorsza robota. No. I okej, dwie strucle zrobione, znaczy to wy wiecie, to jest jedna, ale dzieli się ją na pół. I jeszcze teraz kruszonka i do pieca. Dobra, kruszonka zrobiona, można wstawiać. Mamy gotową. Ja bym powiedział, że mój piekarnik jest trochę do bani, bo nie umiem go, no wiecie, wyczaić. Niekiedy jest tak, że fajnie mi upiecza, niekiedy jest piecze. Ogólnie zalecane jest piec ją na 180 stopni 30 minut, a ja piekłam na 130, 150, 150 później zmniejszyłam. No i zobaczcie. No, także tak mnie to denerwuje, bo wolałabym, żeby troszeczkę była bledsza, no ale jest jaka jest. Też się zje. No tutaj już robię kurczaka do sałatki. No, także stopniowo wszystko to sobie przygotowuję, żeby później na koniec zostać. Już widzę, kochanie, z dużą ilością roboty. Także ja działam w kuchni, a z wami do zobaczenia, buziaki. Hej!